Ewa, gratulacje. Dzisiaj wygrałaś jednogłośnie na punkty. Trzeba przyznać, naprawdę trudna rywalka. Bardzo trudna, doświadczona. Powiem szczerze, że z jednej rzeczy jestem z tej walki niezadowolona, że nie mogłam wyczuć dystansu i za bardzo pozwalałam przeciwnicy mnie łapać, wchodzić w clinch. Trzeba było odskakiwać, a za blisko nie podchodziłam. No, na kolejny etap do popracowania. Właśnie, chyba to bardzo deprymowało, właśnie jak łapała i tak szła na ciebie troszeczkę z barana, że tak powiem. Wtedy się prosiło, żeby wsadzić prawy podbródkowy. Próbowałam, natomiast nie wiem, jakoś nie mogłam, tak jak mówię, wyczuć tempa, wyczuć dystansu. Już teraz wiem, dlaczego tak mało miała walk przegranych przed czasem, naprawdę potrafi to przetrwać. Mimo tego wieku, potrafi to przetrwać. Oglądałaś jakieś materiały swojej rywalki? Wiedziałaś, czego się możesz po niej spodziewać? Tak, oglądałam dwie jej ostatnie walki, które właśnie przegrała tylko na punkty. I wiedziałam, że jest przygotowana na pewno na 6 rund. Wiedziałam, że będzie klinczować. Próbowałam odskakiwać, ćwiczyliśmy to na treningach. Natomiast nie spodziewałam się, że będzie tak gdzieś tutaj łapać, także nie będę w stanie odskoczyć. Twoja rywalka miała dosyć wysoką prawą rękę. Tam aż się. Lewo, lewo. Tak, i prawą, i lewą, ale aż się prosiło, żeby trochę po tym dole bić. Dlaczego tych ciosów na dół było tak mało? Próbowałam na dół, natomiast ona, wiesz, od razu jakoś odskakiwała. Muszę to przeanalizować. Natomiast próbowałam kilka razy umieścić lewy dół i wiem, że przeciwniczka jakoś się odchodziła dalej. Także muszę zobaczyć materiał. Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć. Wiem, że to dało, próbowałam, natomiast one nie wchodziły. Stałem blisko przy twoim narożniku i Ja prak. słyszałam prawy dół i tak Tak. trochę mówiłam. I wiesz co, Ewa, i twój trener mówił co rundę, że jak ona na ciebie leci tą głową, żeby bić ten prawy podbródkowy. No i co mam ci powiedzieć? No, starałam się, natomiast to nie wyszło. Może nie odrobiłaś po prostu pracy Nie, pracy domowej i domowej dobrą, żeś, odrabiałam. wiesz. Odrabiałam prace domowe i próbowaliśmy tutaj z nią dobrze zawalczyć. Także nie nastawialiśmy się na nokaut, nastawialiśmy się naprawdę na 6 rund. No i co mogę powiedzieć? No kondycyjnie jakby dobrze się czułam. Jeszcze przede mną trochę pracy, natomiast cieszę się, że miałam możliwość przeboksowania 6 rund tak z tą zawodniczką. Bo tak jak mówię, gdybym wygrała w pierwszej rundzie, no to tak jakbym w ogóle, wiesz, nie walczyła. Nie, no wiesz, no twoja rywalka to tak naprawdę na początku pojedynku tylko w miarę kondycyjnie dawała radę, a później to już pływała, a jak patrzyłem na ciebie, no to spacerek, kondycja naprawdę bardzo dobra. No i właśnie w tym będę upatrywać swoich zwycięstw, żeby zamęczać przeciwniczki. Dzisiaj miałaś debiut na Polsacie, tak? Jak się podobało? Tak, bardzo mi się podobało. Organizacyjnie fajnie. I no co, fajnie, że mogłam się pokazać przed tak dużą publicznością. Także słyszałam doping, dziękuję radomskiej publiczności. To jest końcówka roku. Jaki był dla Ciebie ten 2014? Udany sportowo? Tak, mogę go zaliczyć do bardzo udanych. Dzierżę w swoich dłoniach pas WBF Intercontinental. Teraz odpoczynek. Stoczyłam regularne walki. Podpisałam kontrakt z Tymex Boxing Promotion. Współpracuję nadal z Krzysztofem Drzazgowskim. Także wszystko się układa tak, jak powinno. Tylko trenuję. I w przyszłym roku zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. Natomiast myślę, że to będzie kolejny owocny i zwycięski rok. A na czym będziesz teraz najbardziej pracowała? Nad wyczuciem dystansu, na pewno nad większą ilością kombinacji i nad tym, żeby tą przeciwniczkę atakować na dół, nawet jak odskakuje, tak, żeby nie tracić tyłu kontaktu. Kiedy kibice zobaczą Ewę Brodnicką w ringu? Długo będziesz odpoczywała? Nie, myślę, że maksymalnie miesiąc i wracamy do treningów po świętach. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję dzisiaj wygranego pojedynku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.